Cześć, witajcie. Tutaj Husiek i witam was w kolejnym odcinku Raymana. Szczerze powiem, długo nie grałem. No, zobaczmy, co tam teraz na mnie będzie czekać. Pieruńsko gorąco, tak? Dobra. To pieruńsko gorąco spróbujemy przejść. Chyba, że się będę wkurzał, no to... To nie spróbujemy. Ale zobaczymy, no. Może nie będzie tak źle. What the fuck? Wow, fajne. O. Punkty. Jak to było w Minecrafcie? Punkty. Aha, dobra. Czyli co? Mam... No, ale w dół. Hop. Wow. Aha. O, jeszcze u góry są punkty. Okej. Okay. Pozbieraźmy. Fuck. Szalony. Aha, dobra. Nie wiem, to było dziwne, ale dobra. O, tam są... A, shit. Wow, dobre. A, shit. Oj. Czyli jesteśmy w piekiełku. Spróbujemy. Oh, fuck. Dobra, czyli ogień z ich pyszczka nas parzy. Dobra, z tym się rozprawiliśmy. Mamy dodatkowe życie. Hops, hops. Okej. Okay. Wow. Wow, niczym z Gredek. Aha, właśnie. Ktoś mi podesłał z was... Au, sparzyłem tyłek. Ktoś mi podesłał z was pomysł, żebym w Raymanie troszeczkę poopowiadał o swojej szkole. Jak rozumiem, chodziło mu o szkołę. Tam coś jest na dole? Czy nie ma? Nie, nie ma. Chodziło mu o szkołę jeszcze jak dawniej chodziłem, prawda? Chyba o to chodzi. Tylko pytanie, czy liceum, czy podstawówkę? Ogólnie w podstawce nic się nie działo zbytnio, ani tam w gimnazjum zbytnio. Najwięcej się działo w liceum. No ale co tu dużo opowiadać, chyba jak każdy z licealistów pewnie będzie wiedział. To, że liceum jest chyba najlepsza nauka, jaka może się zdarzyć. Kurczę, szkoda, że tam nie mogę doskoczyć. Ale czemu najlepsza, prawda? Oj, bada. A czemu najlepsza? Wiecie, może jest troszeczkę więcej... Większy nakład tej nauki i tak dalej. Chociaż nie zawsze. Jak to mówią. Ale... O, jest dodatkowa komnata. Ale wiadomo... W liceum chyba największa frajda jest. Jeżeli chodzi o... No wiecie. O! O jakieś tam, nie wiem, wypady, wagary i tak dalej, bo wiadomo. Nie wszyscy chodzą na wagary w liceum, boże, w liceum, w gimnazjum, w podstawówce i tak dalej, wiadomo, podstawówka to raczej nie. Sam przyznam, że nie uczęszczałem na wagary w podstawówce. Ale w liceum już się zdarzyło.
czasami było nieciekawie przez to, ale wiecie, no i przynajmniej jest co wspominać. To ja właśnie już kiedyś opowiadałem. Na przykład motyw z zgubieniem się w lesie. To właśnie było podczas jednych z wagarków. O, fuck! Podczas jednych wagarków w liceum z tą naszą ekipą pogubiliśmy się troszeczkę. Ale cóż, bywa i tak. Szkoda, że tego nie mogę teraz sobie zebrać. O! A! Jest! Tak to wiecie, czasami bywa. No ale... czasami naprawdę jest co wspominać. Dobrze się spotkać w kupie. Au! Czasami się mówię, dobrze spotkać w kupie i coś razem powspominać. Aha, dobra. O, fuck. Przypaliłem sobie tyłek. Tak jak mówię, czasami fajnie. What the fuck. Kurczę, on jest taki mały, że ja już jestem ślepy. Aha, dobra. O czym to ja mówiłem? Aha, że fajnie sobie powspominać. Ej, fuck, czemu ja się od niego odbijam? Pfff. Dobra, czekajcie, muszę się skupić. Dobra, nie skupisz. Czekajcie, gdzie? Tu jest takie straszne zamieszanie. Ja też pękam. Dobra, może wolniej to zrobimy. Czemu ja tam, kurde, odbijam się od tego? No zostań, pewnie, że zostań. Dobra. Wylądowałem. Tylko kurde, teraz którędy? Okej. Okay. No, dobra, skupiłem się na nich i od razu było lepiej. Ale wyleciało mi z głowy, o czym ja to mówiłem. Aha, o tym lesie, gdzie się tam zgubiliśmy kiedyś, nie? Ale to wiecie, to był tylko jedna przygoda. Tych przygód naprawdę mieliśmy dosyć dużo. Jeżeli ktoś kojarzy na przykład Dębice, okolice Straszęcin i tak dalej, jest tam taki... Mówię na to zakład psychiatryczny, ale to jest tylko szpital dla psychicznie, czy tam chorych jakoś tak na zaburzenia z czymś tam, coś z głową, prawda? Ogólnie dla takich osób, no nie wiem dokładnie tak się nazywa, nie wdrażam się w szczegóły, jakie tam są dokładnie. No, każdy myśli, że może sobie zobaczyć, z czego ten szpital słynie i tak dalej. I tam kiedyś sobie byliśmy. Ale jeżeli będziecie chcieli, żebym wam to opowiedział, co tam robiliśmy i tak dalej, no to dajcie znać, to dopiero wam w przyszłym odcinku Raymana opowiem. Nie, od razu wspominam, nie byliśmy tam pacjentami czy coś. Jeszcze z naszymi głowami jest wszystko okej. No, także cóż, w tym odcinku chyba to będzie wszystko. Dzięki wam za uwagę. Tak jak mówię, jeżeli chcecie usłyszeć, co było dalej w tym Straszęcinie, to dajcie znać w komentarzach. A my się widzimy w przyszłym odcinku z Raymanem i chyba będziemy ratować tą babiczkę, która jest po prawej stronie. No zobaczymy. Odblokowano nową postać, więc ja sobie później zobaczę, co i jak. No, a tak jak mówię, w przyszłym odcinku widzimy się i ratujemy tą czerwoną kobitkę. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.